Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a oto drugi odcinek. Zagrajmy w Hugo 4, Gorączka Czarnych Diamentów. Zaczynamy sobie poziom w kopalni, na którym ostatni raz skończyliśmy nasze perypetie, nasze przygody. Ej, to fajnie ogarnąłem w tym momencie. Ja nawet nie wiedziałem, że ten wagonik tak szybko tutaj przeleci. Moi drodzy, jeśli ten materiał wam się spodoba, to nie zapomnijcie ocenić go łapką w górę, a jeżeli się nie spodoba, to łapką w dół, uzasadnijcie w sekcji komentarzy dlaczego. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z następnymi materiałami na tym kanale, zaznaczając oczywiście dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Pamiętajcie, że subskrybując ten kanał w pewnym sensie pomagacie mi w rozwoju dalszym na YouTubie i przy okazji zmienicie trochę statystykę, ponieważ na tę chwilę tyle was subskrybuje kanał, a tyle was nie subskrybuje kanału. Tak więc na co jeszcze czekacie? Jeśli wam się podoba, to decyzja należy oczywiście tylko i wyłącznie do was. A, patrzcie na to, kurde. Tej sekcji też bardzo nie lubiłem, jak pierwszy raz grałem w tę gierkę. No to są te takie spychające ściany. Pamiętam te ściany z Crasha Bandicoota i z innych platformerów. Niestety była to zmora wszystkich gier, które miały takie sekcje. Szczerze powiedziawszy, to soundtrack w tej gierce jest naprawdę bardzo fajny. Wiem, że nie mówię nic odkrywczego, bo w każdej gierce to mówię, no ale, co, to moja wina, że w grach, które ogrywam, soundtrack jest po prostu fenomenalnie dobry? Kurde, no dlaczego znowu spadłem? Co jest grane? Ja mam bardzo prostą zasadę, moi drodzy, jeżeli chodzi o nagrywanie gierek, mianowicie, że ja nie mam zamiaru przekłamywać swojej opinii. Jeżeli coś mi się podoba, to będę mówił, że mi się to podoba, czy wam się to podoba, czy nie. Najwyżej po prostu będę skracał tę opinię do absolutnego minimum, bo żeby nikt mi później nie zarzucał tego, że ja tutaj się powtarzam w odcinku. Strasznie dużo serduszek zabiera mi ten gnojek ze strzelbą. Bardzo mi się to nie podoba, no ale niestety muszę to przeżyć w jakiś sposób. Ej, tu mamy koniec poziomu już, proszę państwa. Dobra, nie zdobyliśmy wszystkiego, mamy sporo diamentów na minusie, ale przynajmniej wszystkich kiku uratowaliśmy, więc jest dobrze, uważam. Tak, może to ją zatrzyma. Co się dzieje? Ja nic nie wiem, ja nie rozumiem. Produkcja spada. To zrób z tym coś, trzeba się śpieszyć. O nie, pani, nie dotykaj, nie, proszę, nie, nie, do, nie dotykaj, nie, proszę. Wyszliśmy z fabryki i jesteśmy na wyspie, gdzie jest pełno, ale to pełno jakichś dziwnych bomb i toksycznych beczek. To jest ten słynny poziom, którego nie potrafiłem zrobić na 100%, bo z jakiegoś powodu gdzieś mi się ten jeden diamencik, nie wiem czy bugował, czy po prostu ja go zlokalizować w ogóle nie mogłem. Jak zauważyliście, charakterystyczną rzeczą w tym poziomie jest chociażby to, że mamy tutaj takie blokady, beczki, które wylały czarną maź lub po prostu trujący olej. No i bomby, które tutaj powinny tak naprawdę zrobić wielką dziurę w ziemi, a się okazuje, że tylko są takimi popierdółkami. Okej, i teraz jesteśmy właśnie w sekcji, gdzie kończymy poziom z plaży i wchodzimy do coś a la takiego, nie mogę tego laboratorium nazwać, ale takiej bardziej sekcji... Kurde, ciężko jest mi to słowami obrać. Ale przyznam tak szczerze, że jak grałem w ten poziom po raz pierwszy, to z tymi gnojkami tutaj, no właśnie, miałem problem. I też tak grałem trochę na pałę, co skutkowało tym, że właśnie spadałem ciągle w dół i kończyło to się w sposób, jaki się skończyło teraz. Dobra, teraz zrobiliśmy to elegancko, fajnie. Ratujemy tego kiku. Żyćko sobie bierzemy i spadamy stąd. No i patrzcie, mamy 10 żyć i mamy znowu sytuację, jaką miałem 2 lata temu. Znaczy
sytuacje, które miałem lata temu, a nie dwa lata temu, bo mi dwóch diamencików brakuje. A mianowicie, gdzie są te cholerne dwa diamenciki? Gdzie ja je zgubiłem? Dajcie koniecznie znać, jeżeli mieliście coś podobnego jak ja, a ja teraz myślę, że po prostu będę kończył ten poziom, bo nie ma sensu jakby zagłębiać się w to, bo nie wiem w ogóle jak mam zdobyć te dwa diamenty, bo ich kurde nie ma. No, na razie idzie nam całkiem dobrze. O tak, no, chodź, chodź tu, chodź tu. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem, co się stało. Ty błazie! Ja to zrobię! Pani, błagam, nie rób tego. Przeciążysz w ten sposób cały system. Dory, nic nie przeciążę. O nie! Hugo! Oby nie było za późno. Dobra, zrobimy sobie jeszcze ten poziom. Tak myślę, że to nie będzie głupi pomysł, bo patrząc, że mamy tylko 51 diamencików i jednego kiku do uratowania, to myślę, że nie będzie to jakoś super długi poziom, więc myślę, że sobie go ogarniemy. Najwyżej Hugo, 4 goroczka czarnych diamentów, potrwa tylko 2 odcinki. W najgorszym wypadku 3 odcinki, tak jak to było, jak nagrywałem ten let's play w 2017 roku. I dobra, mamy tutaj w ogóle wodę, a raczej strumień wody, i to pewnie tej takiej obrzydliwej kanalizacyjnej wody, bo chcę przypomnieć, że jesteśmy teraz w kanalizacji. No i tutaj widzę, że diamencik pominąłem. I ta woda, no nie wygląda na czystą wodę, jest to taka skażona woda, taka czarna smoła, bym mógł powiedzieć. Bym mógł nawet rzec. Więc no jest to... No Hugo będzie musiał naprawdę solidną kąpiel po tym poziomie zrobić sobie, żeby jakoś, nie wiem, pachnieć jak cywilizowany troll, chociaż trolle chyba lubią śmierdzieć, więc... Dobra, nie będę tutaj wchodził w tą pokrętną logikę. Ja tego nie przeżyję. Nie ma szans, że ja to przeżyję. O, teraz to mogłem się wykazać. Gdybym ja z tym jednym serduszkiem go tak wziął elegancko na hita, to byłoby takie piękne. Oh my god. Dlaczego tego nie zrobiłem? Dlaczego? No nie! Dobra, teraz mamy wszystko, o dziwo. I to był cały poziom, naprawdę, to był cały poziom. Ja tu nic więcej nie miałem do zrobienia. Dziwne, co? Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Hugo Gorączki Czarnych Diamentów i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i niech moc będzie z wami. Adios!